Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wybiła godzina 19, tak patrzę, czy już wszyscy przychodzą. O, teraz załapało. Dobry wieczór, witamy na webinarze Mistrzów Kodowania. Przez chwilkę ja troszkę poopowiadam, a później oddam głos głównej prowadzącej. Miło nam, że zechcieliście przyjść, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. To będzie taki webinar, który otworzy taką serię dotyczącą łączenia kodowania, programowania z różnymi przedmiotami. Zaczęliśmy od języka obcego generalnie, ale będzie też język polski i będzie też matematyka. Będzie matematyka dla szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych. Jak jesteście zainteresowani, albo wasi koledzy, koleżanki, znajomi, przyjaciele, współpracownicy, współpracowniczki będą zainteresowane, to wrzucimy jeszcze, ja wrzucę na dole na czacie linka, gdzie można zobaczyć jeszcze harmonogram, odświeżyć sobie, zobaczyć kiedy to będzie, na pewno po świętach i wtedy będzie można nas odwiedzić, bo przed świętami mamy już tylko jeden webinar we wtorek. We wtorek webinar z serii webinarów robotowych będą M-boty i będzie go prowadził głos Sylwek. Ci, którzy już widzieli Sylwka w akcji, to wiedzą, że warto, ale oprócz Sylwka będzie też fajny gość specjalny. Ale teraz nie powiem kto. Chcecie, to wpadnijcie, albo jeszcze może powiemy w jakichś odsłonach, kiedy będziemy promować to, żebyście z nami byli. A teraz przenosimy się do tego momentu dzisiejszego. Z wami będzie Agnieszka Kubiak, nauczycielka języka angielskiego, która jest naszą trenerką pilotażu. Pracuje sobie w szkole podstawowej numer 2 w Koluszkach, czyli właściwie dzielnicy pomiędzy Warszawą a Łodzią. Troszeczkę. I oprócz tego, że jest nauczycielką i zna ten język angielski w taki sposób, że może go uczyć innych, to jeszcze potrafi kilka innych rzeczy. Ma na swoim koncie, a właściwie w nogach, kilka półmaratonów i szykuje się 23 kwietnia, szykujcie za nią kciuki, bo biegnie maraton. I jeszcze ma dużo innych pozytywnych cech, ale to nie jest webinar o niej, tylko o programowaniu, kodowaniu na lekcję języka obcego. Więc teraz jeszcze tylko sprawdzimy sobie, kto z nami jest, jaki poziom edukacyjny. Przed wami ankieta. Proszę, dajcie nam trochę informacji zwrotnych. Widzę, rośnie, rośnie, rośnie. Szkoła podstawowa to jednak jest ten okres, który nam nauczania, etap nauczania, który nam przoduje. Myślę, że całkiem sporo materiału, bo wiecie, ja widziałem prezentację, wiem co będzie na tym webinarze. Powiem wam, że będziecie musieli się też troszeczkę nagimnastykować, bo czekają na was też zadania w temacie. Cześć Przemo, witam Ol, też witam. Okej. Okay. No dobrze, część z was, powiedzmy, że ponad połowa z was już zagłosowała, więc pokazuję wam wyniki. Więc tak jak mówiłem, jest jak widzicie. Czytanie, ponieważ jesteśmy związani z mistrzami kodowania, to myślę, że czytanie tabelek idzie nam już dobrze. Ja będę na tyłach, będę wam czasem wklejał jakieś linki, zaraz wam wkleję linki też do tego harmonogramu, o którym mówiłem. I znikam, a pałeczkę przejmuje Agnieszka. To miłego. Jeszcze raz witam serdecznie, tym razem w swoim imieniu. Krzysztof mnie już tutaj przedstawił. Myślę, że uda mi się dzisiaj przekazać Wam kilka pomysłów, a tak naprawdę inspiracji do tego, żeby próbować wykorzystywać programowanie właśnie na języku obcym. Mamy już w mistrzach kodowania trochę doświadczenia właśnie pod kątem wykorzystywania programowania w nauce innych języków. Zaczynaliśmy oczywiście od Scratcha i te projekty głównie w Scratchu powstawały, które były jakby wykorzystywane na różnych przedmiotach i podczas ich tworzenia uczniowie również doskonalili umiejętności potrzebne na różnych przedmiotach. Dzisiaj język obcy, ale po kolei, jak będzie wyglądało nasze webinarium. Najpierw króciutko po raz kolejny o tym,
czym jest to programowanie i dlaczego tak jest ważne w rozwoju uczniów. Przedstawię również kilka takich propozycji, moich propozycji, ale nie tylko, bo również będą to podpowiedzi innych trenerów, którzy przygotowywali lekcje języka obcego z wykorzystaniem właśnie programowania. I będą to zarówno narzędzia offline, jak i online. Kilka takich, myślę, że przydatnych rozwiązań, to właśnie szczególnie offline'owych, bo myślę, że od tego powinniśmy też z uczniami zaczynać programowanie. Większość osób dzisiaj oglądających to poziom edukacyjny szkoła podstawowa, kilka osób ja w gimnazjum, ponadgimnazjalnej szkoły nie było, ale myślę, że to się dobrze składa, bo większość tych pomysłów jednak etap szkoły podstawowej, aczkolwiek gimnazjum myślę, że też będzie można wykorzystać. Teraz tak. O programowaniu ciągle się słyszy, ciągle się mówi i tak naprawdę tylko powtarzamy i utrwalamy taką w zasadzie oczywistą prawdę, że to programowanie to jest język przyszłości i to jest coś, czego naszych uczniów uczyć musimy i nikt nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości już myślę, że teraz. Język programowania to tak naprawdę jest to narzędzie, za pomocą którego przekazujemy instrukcje, jeżeli pracujemy na komputerze, to dla procesora, tak? Ale generalnie są to instrukcje. Po pierwsze jest to poznanie problemu, który musimy rozwiązać. Co to jest to poznanie problemu? No, musimy wiedzieć, jakie trudności musimy pokonać, żeby osiągnąć cel. I znajomość jakiegokolwiek języka programowania nic nam nie da, jeżeli nie znamy problemu, jeżeli nie znamy tej trudności. Kolejna rzecz to wiedzieć, jak sobie z tym problemem poradzić, czyli poznać wszystkie możliwości, wszystkie wyjątki, które musimy obsłużyć. I wreszcie przełożyć rozwiązanie na zrozumiałe dla maszyny instrukcje, dla maszyny, dla komputera. Nie zawsze jest to język pisany, czasem to mogą być bloki z gotowymi działaniami, czasem komendy głosowe czy też gesty. Przejdźmy do propozycji tych offline'owych, bo myślę, że nie ma co tutaj zatręczać Was zbyt długo teorią. Pierwsza z propozycji to przekazanie uczniom bez mówienia tego trudnego słowa algorytm, czym ten algorytm jest. Bo wiadomo, że w programowaniu jest konieczne, żeby tę znajomość algorytmu uczniowie posiedli, aczkolwiek nie musimy im na początkowych etapach edukacji zwłaszcza mówić tego trudnego słowa, którego tak naprawdę nie zrozumieją, ale możemy tę teorię przemycić poprzez przykłady z życia codziennego. W podstawie programowej języka obcego mamy coś takiego jak przepis. Najczęściej jest to przepis na jakąś potrawę, na przykład na ciasto, czy też na sałatkę. Możemy spróbować przynieść uczniom taki przepis, czy też przygotować go wcześniej na komputerze, pociąć poszczególne jego etapy i poprosić o ułożenie we właściwej kolejności poszczególnych jakby etapów przygotowywania tej sałatki czy też ciasta. I tutaj nasuwają się od razu pytania dla uczniów, tak? Czy można w instrukcji, w przepisie przedstawić poszczególne punkty? Myślę, że odpowiedź będzie tutaj dla uczniów oczywista, że jeżeli poprzestawiamy kolejność działań, które musimy wykonać przygotowując ciasto, no to ciasto nam po prostu nie wyjdzie. No i porównujemy właśnie te przepisy i instrukcje do algorytmów, czyli do takich sposobów działania, które są dla komputerów drogowskazami, w jaki sposób program ma być wykonywany. Uczniowie mogą nie tylko układać pocięte
przepisy, ale mogą też po prostu numerować czy też uzupełniać przepisy. Mogą naklejać w odpowiedniej kolejności. W każdym razie zwracamy uwagę na tą właśnie kolejność. Inną tutaj propozycją są instrukcje różnych sprzętów RTV czy AGD. Mamy ich na pewno w domu bardzo dużo. I wystarczy wybrać taką instrukcję, która będzie poziomem dostosowana do możliwości naszych dzieci, do tego, żeby zrozumiały, bo oczywiście mam na myśli instrukcję w języku obcym, którego uczymy i który chcemy, żeby dzieci w jak najlepszym stopniu opanowały. A do tego mamy jeszcze to logiczne, algorytmiczne myślenie. Tutaj ten nacisk kładziemy na to, żeby uzyskać od uczniów odpowiedź, że żadna linijka, tak, jak coś poprzestawiamy, to nie dojdziemy do celu, Marta, dokładnie. I nam się to po prostu nie uda. Dobrze, kolejna propozycja. Myślę, że tutaj dla Was będzie taka zagadka, niezbyt trudna, bo Krzysztof ją bardzo szybko rozwiązał, ale kolejna zagadka offline'owa. Propozycja do wykorzystania na języku obcym, kodowanie wyrazów. Przygotowujemy sobie taką tabeleczkę z literami alfabetu języka, którego uczymy kodujemy wyraz. Jeżeli poruszamy się aktualnie w tematyce, na przykład, nie wiem, zwierzęta, jedzenie, cokolwiek, co omawiamy, jaki zakres tematyczny omawiamy aktualnie na zajęciach, możemy utrwalać poszczególne wyrazy poprzez zakodowanie ich. Co mój mózg zaskoczył, dobrze. Super, Marta. I teraz, Waszym zadaniem będzie odczytanie zakodowanego wyrazu. Będzie to język angielski, ale myślę, że nie będzie to stanowiło problemu i świetnie sobie każdy poradzi, nawet jeśli uczycie innych języków. Jakie słowo zakodowane jest? Mam na myśli tutaj tą pierwszą linijkę, ponieważ poniżej jest kod skrócony. Zaczynam od litery T, podaję zawsze literę wyjściową, następnie strzałki prowadzą mnie do X-a i tym X-em jest druga litera, kolejna. Następne strzałki prowadzą mnie do trzeciej litery i do kolejnej, kolejnego X-a, czyli jest poszczególnym, kolejną literą. Tak, Marta, trochę się rozproszyłam. Czy ktoś ma jakąś propozycję? Jaki wyraz został tutaj już zakodowany przeze mnie? Tiger, super, pojawiło się już. Tak, ja sobie wybrałam z dziedziny zwierzątka, ale tak naprawdę taki alfabet przygotowany wcześniej, czy nawet zalaminowany, posłuży nam dłużej i możemy sobie z niego korzystać i kodować różne wyrazy. Jeżeli chcemy, możemy kodować całe zwroty, czy też całe zdania. Jak zapewne zauważyliście, można ten kod skrócić. Myślę, że dzieci same też do tego dojdą, że dwie strzałki mogę zapisać jako dwa strzałka. Tak? Czy dwie strzałki w lewo, piszę dwójeczkę i stawiam strzałkę w lewo. Czyli skracam po prostu ten kod w miarę możliwości dzieci. Tak? Sami oceniamy. Czy dzieci poradzą sobie z kodem skróconym, czy trzeba jeszcze zastosować ten pełny. Ale myślę, że taka dosyć interesująca i ciekawa dla uczniów offline'owa propozycja, bo lubią takie zagadki, ale elementy tutaj kodu wprowadzamy i też zwracamy uwagę na to, żeby kod zapisywały dzieci dokładnie, czy też my zapisujemy i prosimy o odczytanie i sprawdzamy, czy według instrukcji postępują, czy kierują się tymi strzałkami, czy nie ma pomyłek. Tak, na różne zajęcia, na logopedyczne na pewno też. Jeżeli jesteśmy przy właśnie tego typu tabelkach, to ja myślę, że nawet sprawdzi się tutaj takie kodowanie liczb, a nawet całych działań. Przygotowałam tutaj zakodowane całe działanie. W ten sam sposób, jak przy kodowaniu wyrazów, próbujemy rozszyfrować
działanie. Dodatkową, jakby tutaj, dodatkowym atutem jest konieczność wyliczenia przez dziecko zadania, więc mamy tutaj też umiejętności matematyczne, ale chodzi mi o to, żeby poprosić uczniów o przeczytanie działania w języku obcym, którego uczymy, i podanie również wyniku w języku obcym. Możemy poprosić później o zapisanie słowami tegoż działania, ale zaczynamy od rozszyfrowania działania. Tak, 48 plus 5. Dokładnie tak. Macie rację, tak wyszło. Tak jest w moim przykładzie. Idąc dalej tropem naszych tabelek, to możemy sobie również za pomocą strzałek zakodować drogę w dowolnej tabeli, w której zgromadzimy słownictwo ostatnio omawiane, czy też takie, które chcemy utrwalić. Prowadzimy drogę przez tabelkę, wskazując określone na przykład części mowy, czy też no nie, że narzucamy, że to mają być powiedzmy tylko czasowniki, czy też tylko zwierzątka, tylko wyrazy, które oznaczają jedzenie. Ja tutaj zrobiłam taki prosty kod, za pomocą którego przeprowadzimy przez tę tabelkę drogę, zakodujemy drogę, wskazując tylko rzeczowniki. Ale również można tutaj wiele różnych innych opcji zakodować. Mogą to być części mowy, może to być leksyka, to zależy tutaj od Waszych pomysłów, ale sami możemy zakodować przykładową drogę, a możemy też poprosić uczniów o to, żeby uważnie szukali wyrazów, które nas interesują, które chcemy z nimi powtarzać. Takie kodowanie pomaga nie tylko zapamiętać słownictwo, ale również rozwija logiczne myślenie, rozwija spostrzegawczość. Czasem też uczniowie razem próbują te kody pisać, co uczy również współpracy w grupie. Kolejna propozycja dotycząca kodowania i też wykorzystania tabeli najprostszej to skojarzenia. Przygotowujemy sobie tabelkę. W zależności od możliwości dzieci, tych obrazków może być oczywiście więcej. Ja mam tutaj taką prostą z dziewięcioma polami, które mają określone współrzędne. Od góry piszemy sobie litery, w pionie piszemy cyfry. Zadaniem dzieci jest wyszukanie skojarzeń, wyszukanie takich dwóch, trzech obrazków, które w jakiś sposób im się kojarzą. Podają dzieci współrzędne tych obrazków, to znaczy pola, jakby adres komórki, w której znajdują się dwa obrazki, które w jakiś sposób się kojarzą. Dzieci oczywiście nazywają przedmioty, czy też osoby na tych obrazkach się znajdujące w języku obcym, którego uczymy. Podają adres komórki, mogą podać ten adres komórki oczywiście też literując. Jeżeli będzie tych liter tutaj więcej, no to też utrwalamy literowanie. Po co zostało to puste pole? Puste pole jest takim miejscem dla ucznia, w którym dziecko rysuje sobie swój obrazek. Tak, żeby była też możliwość tak wykazania się przez uczniów, że no, mogą mieć jeszcze inne skojarzenia. Tak? Możemy sobie założyć, że skojarzą dwa obrazki, a być może intencja uczniów będzie na tyle tutaj bogata, że skojarzą jakieś trzy obrazki albo jeszcze chętnie dorysują swój. Także kodowanie tutaj też przemycamy poprzez podawanie, uczenie podawania tych współrzędnych adresów komórek z obrazkami, które się dzieciom w jakiś sposób kojarzy. Kolejna propozycja bez
jeszcze bez komputera. Ja nazywam kolorowe opowiadanie. To jest pierwsza z propozycji. Korzystając z kolorowych kubeczków, których liczba też zależy od tego, na jakim etapie edukacyjnym uczymy, jakie są możliwości dzieci, ustawiamy wspólnie z dziećmi kolorowe kubeczki w rzędzie, tworząc opowiadanie. Opowiadanie w języku obcym. Jeżeli są to młodsze dzieci, możemy skupić się na zwrotach, pojedynczych słowach. Ze starszymi dziećmi budujemy zdania. Każdy kubeczek, każdy kolor pomaga zapamiętać dane zdanie i z danym kolorem to zdanie powinno się kojarzyć. Po ustawieniu całości uczniowie próbują odtworzyć opowiadanie, powiedzieć to opowiadanie w języku obcym lub też kilka wyrazów. Jeżeli pracujemy z naprawdę małymi dziećmi, to możemy po prostu próbować, żeby dzieci zapamiętały sekwencję kolorów, nazywały te kolory w języku obcym. Ze starszymi, tak jak już powiedziałam, mogą to być zdania. Proszę, coś mi się przewróciło, jesteśmy tutaj. Zachowaj kod. Wiele podręczników proponuje takie ćwiczenia. Myślę, że doskonale je znacie. Zadaniem uczniów jest dorysowanie kolejnych elementów w rzędach, tak żeby tworzyły logiczną całość. Ja zwykle proszę o to, żeby dzieci głośno nazywały wszystkie przedmioty, które są w rzędzie tworzącym logiczną całość. Potem jeszcze zapisują, jeżeli są to już dzieci piszące, poszczególne wyrazy do zeszytu. Jakie będą następne obrazki w rzędzie A? Możecie zapisać na czacie. Następnie w rzędzie B. Oczywiście zapisujemy w języku obcym, którego uczymy. Próbujecie? Bardzo proste i bardzo powszechne ćwiczenie, ale jednak też jest to element kodowania, ponieważ zapamiętujemy sekwencję obrazków słów tym samym. Nikt nie pisze, nikt nie chce spróbować rozszyfrować tak prostej zagadki. Tak, ktoś pisze. Wyrzuciło mnie. Super, Izabela. Banana, apple, car. I dalej tak samo, dokładnie. Super, Teresa literkami. Świetnie. No dobrze. To teraz, jeżeli pracujemy już ze starszymi uczniami, którzy może trochę opanowali poruszanie się po osiach współrzędnych, ale jeśli nie, to być może znają doskonale grę w statki. Uczniowie otrzymują po dwie kartki z układami. Jedna służy do nakreślenia na niej swoich obiektów statków, a druga do zaznaczania strzałów wykonywanych w planszę przeciwnika. Uczniowie po pierwsze ćwiczą umiejętność odczytywania współrzędnych. No i oczywiście gracz próbuje zestrzelić statek przeciwnika, podając współrzędne. Przeciwnik odczytuje czasownik we wskazanym polu, ponieważ tutaj plansza jest przygotowana z czasownikami nieregularnymi. Gracz musi podać drugą i trzecią formę czasownika, żeby dowiedzieć się, czy statek jest trafiony, czy mamy pudło. Jeśli gracz nie potrafi podać drugiej i trzeciej formy czasownika, traci kolejkę. No i żeby lepiej utrwalić znajomość czasowników, z tym czasownikiem z pola trafionego gracz układa zdanie. Podczas gry oczywiście już zawodnicy zaznaczają strzały na pustym diagramie, żeby wiedzieli, gdzie, w które pola już nie strzelać. Znalazłam slip. Można dostać oczopląsu od tego diagramu ze statkami. No właśnie w tym, no właśnie też
to polega cała ta zabawa na tym, żeby odczytywać współrzędne. Być może tutaj na tym slajdzie jest to troszeczkę pomniejszone i stąd ten oczopląsk. Natomiast jak sobie przygotujemy taki diagram na większej kartce, to na pewno tego oczopląsku unikniemy. Na pewno część z Was przygotowywała projekty w Scratchu. Napiszcie, czy tak. Myślę, że to już nie jest Wam obcy program. Tak. Być może, że sami też już pracowaliście nad projektami, które w jakiś sposób są. Brałam coś mi wzrostem na planszy, nagrywanie. Okej, super. Na pewno tutaj większość z Was już w Scratchu pracowała i na pewno sami próbowaliście tworzyć projekty, które w jakiś sposób z Waszym przedmiotem są związane albo które no, wykorzystują umiejętności, które później przydadzą się na języku obcym. Pierwsza, znaczy taką moją propozycją i tym, z czym spotkałam się z tak naprawdę inicjatywa dzieci, że ustawiamy w Scratchu język, którym będą kodować. Najczęściej oczywiście wybierają dzieci język angielski, ale niekoniecznie. Wiemy, że jest taka opcja zmiany języka i wtedy wszystkie bloczki podpisane są w języku obcym. Więc uczniowie od razu opanowują znajomość podstawowych poleceń w języku obcym i przyzwyczajają się do tej pracy. Możemy z dziećmi przygotować również projekty, które potem możemy wykorzystać na lekcjach języka obcego. Tutaj kilka linków takich projektów znalezionych przeze mnie. Te czasowniki nieregularne, słownik, powtórzenie słownictwa z różnych działów tematycznych, nauka liczb i kolorów. Wiele projektów możemy wyszukać po prostu w bazie na Scratch.edu. Najlepszą nauką jest jednak samodzielne przygotowywanie tych projektów. Zgromadzone do tej pory projekty znaczy związane z językiem angielskim i niemieckim są zgromadzone w takich dwóch studiach, które tutaj mistrzowie kodowania wklejają właśnie linki. Możemy zobaczyć, co nauczyciele z uczniami przygotowali i możemy spróbować samodzielnie takie projekty stworzyć i też, jeśli chcemy, dodawać do studia i wzbogacać tą bazę. Teraz coś, nad czym ja z chęcią ostatnio z uczniami pracuję, a mianowicie OZOBOTY, czyli edukacyjne roboty dla dzieci. Czy ktoś z Was pracował z OZOBOTami? To są takie małe robociki, które widać tutaj na slajdzie. Tak, super, świetnie. To są małe roboty, które tutaj widzicie na slajdzie. Z młodszymi dziećmi możemy spróbować kodować poprzez rysowanie sekwencji kolorowych linii, ponieważ OZOBOT rozpoznaje odpowiednie sekwencje kolorowych linii, podąża ich śladem. Możemy za pomocą kredek lub flamastrów w prosty sposób napisać prosty program, pierwszy program. Podałam tutaj na slajdzie link edusense.com.pl i tam sporo wskazówek znajdziecie dotyczących rysowania linii i kodów oraz przykładowe scenariusze zajęć. Dosyć istotne są te wskazówki, ponieważ jak tutaj widzicie na slajdzie, droga dla naszego OZOBOTA nie może być ani zbyt gruba, ani zbyt cienka, musi być jednakowej grubości, nie może się nigdzie zwężać. Są określone zasady rysowania kodów, ale kiedy już te podstawy opanujemy, to naprawdę bardzo możemy uatrakcyjnić nasze zajęcia z języka obcego. Na tym zdjęciu, które umieściłam na slajdzie, dzieci przygotowywały trasę dla OZOBOTA i wzbogacały ją o komentarze skręć w prawo, skręć w lewo, oczywiście w języku obcym. Robot oczywiście przyspieszał, ale trzeba było też znaleźć kody, które kierowały go w lewo, w prawo czy też prosto. Gdzie można kupić takiego robocika?
Ja kupowałam akurat na Edison, ale generalnie w sieci znajdziecie dużo miejsc, w których można kupić. Przykładowa lekcja języka angielskiego właśnie na EduSense się znajduje. Jej autorem jest Sylwek Zasoński, o którym Krzysztof już wspominał, że będzie prowadził kolejny webinar. Na czym ta lekcja polega? Dzieci, słuchając nagrania, zapamiętują kolejność zwierzątek, słuchając piosenki Old MacDonald. I następnie za pomocą markerów łączą zwierzątka, tak jak występują te zwierzątka w kolejności w nagraniu. Zaczynają prowadzić linię od umownego miejsca, czyli w tym wypadku tego scenariusza od stodoły i kończą na ostatnim zwierzątku. Można wprowadzić kod pauza, bo jednym z takich kodów, jak widzicie na slajdzie, jest też kod pauza i można poprosić uczniów o umieszczenie kodu pauza przy każdym zwierzątku. Możemy również poprosić o podpisanie zwierzątek w języku angielskim w tym wypadku. Słuchając piosenki, dzieci uruchamiają robota i sprawdzają, czy poprawnie zaprogramowały kolejne zwierzątek. Moja propozycja to jak dojść do określonego miejsca. Wiemy, że w podstawie programowej mamy takie lekcje, udzielanie wskazówek, podawanie kolejnych etapów drogi dojścia do pewnego miejsca. I to też jest tutaj już bardziej intencja uczniów, ponieważ takich plakatów różnych powstało kilka i najróżniejsze tutaj komendy, które są wydawane podczas udzielania wskazówek padały. Dzieci je zapisywały, mówiły, a następnie wykonywał wszystkie te komendy robot i był przez uczniów wnikliwie sprawdzany. Oprócz tego, że ozobot rozpoznaje sekwencje kolorowych linii i podąża ich śladem, to również możemy ze starszymi uczniami wykorzystać ozoboty do tego, żeby napisać pierwszy program. Program pisany też za pomocą takich bloczków, troszkę podobnych do Scratcha. Piszemy tam w języku angielskim, układamy te bloczki, które są w języku angielskim i możemy naszego robota zaprogramować poprzez przyłożenie go do monitora, żeby przesłać mu kod. Tak jak tutaj na zdjęciu jest widoczne, uczeń przykłada po napisaniu kodu, przykłada robota do ekranu, do określonego miejsca, robot odczytuje kod i następnie wykonuje wszystkie sekwencje ruchów, które były wcześniej zaprogramowane. Kolejna propozycja to znów roboty i są to roboty tym razem kołysanka. I są to tym razem roboty Dash i Dot. Jest 5 darmowych aplikacji na Dasha i Dota. Napisane są w uniwersalnym języku programowania, czyli w języku angielskim. I tutaj też propozycja do wykorzystania na lekcjach języka obcego, kiedy pytamy o drogę. Przykładowy taki skrypt ułożyłam tutaj, żebyście zobaczyli, jak to wygląda na slajdzie. Ale naprawdę wykonywanie przez robota tych poszczególnych etapów, tych wszystkich skrętów i jazdy do przodu, do tyłu, to jest naprawdę fantastyczne przeżycie dla dzieci i mega fajne. Nie chcą kończyć zajęć i nie chcą wychodzić z sali. Teraz tak. To była moja propozycja. Jeszcze chwileczkę. Tutaj chciałabym podzielić się linkami dotyczącymi właśnie programowania Dasha i Dota. Jedną z propozycji jest propozycja Asi Afanasewicz, nagrywanie dźwięków
za pomocą jednej z tych aplikacji. Tam są gotowe, dostępne dźwięki zwierzątek, na przykład pieska czy słonia. Jeżeli wprowadzamy słownictwo na przykład zwierzęta, ale oprócz tych dostępnych, dzieci mają możliwość również nagrania swoich dźwięków, innych zwierząt, naśladowania innych zwierząt, więc swoje własne opcje wkładają. Wklejam przykład właśnie tej lekcji. Oprócz tego jeszcze też propozycja Sylwka Zasojskiego, również do wykorzystania z robotami, z Daszem i Dotem. To była lekcja z Can i Can, czyli mówienie o umiejętnościach. Oprócz tego, że robot na tej lekcji mówi, zaprogramowany odpowiednio mówi, co potrafi, a czego nie potrafi zrobić, to możemy również zaprogramować go w ten sposób, że jeżeli czegoś nie potrafi robić, to jest smutne, tak? A jeżeli potrafi daną czynność wykonać, to jest wesoły i daje o tym znać. Jeśli ktoś zainteresowany jest Daszem i Dotem i tym, jak można się nimi pobawić, to zachęcam tutaj do tego, żeby te linki kliknąć. Poprzez systematyczne korzystanie z tych aplikacji, które tutaj wykorzystują również język angielski, dzieci jakby mimowolnie uczą się tych komend w języku angielskim. Roboty dają możliwość wizualizacji, praktycznego zastosowania tych zagadnień, które omawiamy. Przez to po prostu dzieciom jest łatwiej przyswoić wiedzę. Teraz tak, chciałabym jeszcze wspomnieć o aplikacjach do nauki kodowania, ale mianowicie o takich aplikacjach, które można wykorzystać na języku obcym, czyli takie, które mają język do wyboru i o aplikacjach, które mogą być też przygotowywane przez uczniów. Pierwsza aplikacja, myślę, że też doskonale Wam znana, Scratch Junior. I również tutaj lekcja Asi Apanasewicz, nagrywanie słów w języku obcym. Asia zrobiła lekcję o częściach ciała i duszek, jakby prezentując poszczególne części ciała, nazywa je również. Nazywa, w jaki sposób mamy możliwość w Scratch Juniorze nagrywania dźwięków. I podczas lekcji utrwalającej właśnie części ciała uczniowie Asi Apanasewicz nagrywali słowa, czyli części ciała. No i te najlepsze prace były później wykorzystywane, prezentowane na szerszym forum. Czyli tak naprawdę duszek prezentuje słownictwo z takiego zakresu, z jakiego chcemy. Prosimy dzieci o nagrywanie wyrazów. Korygujemy wymowę, poprawiamy. Tutaj myślę, że kolejne nagrania będą coraz doskonalsze, więc na tym nam zależy, żeby jak najwięcej dzieci mówiły, a tutaj przy okazji tego nagrywania myślę, że tą wymowę będą doskonalić. Aplikacja do nauki kodowania, o której wspomniałam wcześniej, że jest wybór dosyć bogaty języków, w których możemy programować, to RunMarko. Do tej pory być może ktoś z Was spotkał się z tą aplikacją, ale no, z tym językiem ustawionym był język polski. Natomiast tutaj świetnie możemy wykorzystać różne języki z tego, co się tu zorientowałam, to angielski i niemiecki, ale być może ktoś z Was jeszcze innego języka uczy. Jest tutaj sporo opcji do wyboru i z tej aplikacji myślę, że warto skorzystać i zachęcić dzieci do tego, żeby kodowały. Tutaj też poszczególne komendy, pójdź do przodu, w prawo, w lewo, utrwalane są w języku, którego chcemy uczyć. Nie ma tutaj, aha, jeszcze
Nie mam slajdu tego, a nie. Jest, pominął mi się gdzieś tutaj w międzyczasie. Lightbot to również znana Wam aplikacja i myślę, że też trzeba by było tutaj się pokusić o to, żeby spróbować kodować z dziećmi w innym języku. Na zrzucie ekranu tutaj widzicie, że tych języków do wykorzystania jest naprawdę dużo, więc na pewno każdy, kto dzisiaj słucha i ogląda, znajdzie tutaj odpowiedni język dla siebie. Jeszcze chciałam wrócić do tych poprzednich, bo coś mi się za bardzo przewinęło. Jak mówiłam jeszcze o Daszu i Docie, wrócę na chwileczkę. Tutaj zrzut ekranu do tego, co mówiłam o nagrywaniu dźwięków. Pieski, słonie, tak mamy tutaj dostępne, ale jest również opcja samodzielnego nagrywania dźwięków przez dzieci. Nie ma wśród nas nauczycieli z etapu ponadgimnazjalnego, natomiast tutaj chciałabym wspomnieć o aplikacji, którą przygotowali uczniowie z klubu Kodera z 5L w Tarnowie pod opieką Marcina Zaruda. Przygotowali aplikację, która nazywa się Stoper Maturalny i ten stoper maturalny odmierza czas wykonywania poszczególnych zadań maturalnych. Marcin z uczniami przygotował ją w taki sposób, że aplikacja sygnalizuje dźwiękiem koniec wykonywania poszczególnych zadań. Wiadomo, że takiej aplikacji nie wykorzystają uczniowie bezpośrednio na egzaminie maturalnym, bo wiadomo, że nie wolno wnosić urządzeń typu telefon czy tablet ze sobą na salę, ale podczas ćwiczeń do matury na pewno aplikacja przydatna. Ale do czego zmierzam? Przygotowanie samotnej aplikacji użytkowe, bo do wykorzystania przygotowując się do matury, do wykorzystania przygotowując się do matury z języka angielskiego. Praca nad tą aplikacją to też doskonalenie umiejętności po wykorzystywaniu języka obcego. Nie jestem pewna, czy to była aplikacja przygotowana w AB Inventorze, ale tak mi się wydaje, a tam również większość poleceń w języku angielskim muszą uczniowie opanować, żeby taką aplikację przygotować. Myślę, że z tych propozycji, które przygotowałam, to by było na chwilę obecną na tyle. Napiszcie proszę w komentarzach, czy coś z tych podanych przeze mnie propozycji dzisiaj wykorzystacie. Czy będą to aplikacje, czy może bardziej kodowanie bez komputera. Czy może ktoś z Was napisze, w jaki sposób Wy wykorzystujecie programowanie na lekcjach języka. Tym jest lepszym motywatorem. Lightbota. Ale Lightbota po raz pierwszy, czy Lightbota w języku angielskim? Offline. Super. No, rzeczywiście dzieci bardzo chętnie na takie zajęcia chodzą. Tak, mistrzowie kodowania. Krzysztof podaje tutaj Hour of Code. Jeszcze ktoś podzieli się swoimi refleksjami, czy znajdziecie coś tutaj do wykorzystania na swoich lekcjach? Czy spróbujecie programować na języku obcym? Toczy się rozmowa między mistrzami, a tymi, którzy wykorzystują informacje z wczorajszego webinaru. Dodatkowe zadanie na odkodowanie. I o tym.
To jest świetne. Okej, dobrze. To w takim razie Krzysztof, oddaję Ci głos, bo myślę, że z mojej strony pomysłów to na dzisiaj tyle. A, nie szkadzamy go spotkanie. Dobrze, to w takim razie ja dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam do wykorzystania tych inspiracji i do tego, żebyście sami również proponowali, wykorzystywali własne pomysły, jak kodować, przemycać elementy kodowania na języku obcym. Ja bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.